27 listopada. Jesteśmy w Tuchowie przed tablicą upamiętniającą zbrodnię w Smoleńsku. Tutaj jest wiceprezes PiS-u, pani Beata Szydło oraz poseł Czesek. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Szanowni Państwo, ta tablica jest poświęcona pamięci prezydenta i osób, którzy zginęli na tym tutaj z naszego terenu, można powiedzieć. Pan prezydent tutaj w lutym był. To była, można powiedzieć, ostatnia jego wizyta tutaj. Tutaj w klasztorze między innymi. Stąd też kawałek jest tego samolotu. Widzicie Państwo, jak powykręcane. Jest to wiele też mówi do mówienia. Zapraszamy teraz na salę, tutaj na drugie piętro. Dziękuję bardzo. Thank you.